Dzień dobry, moi drodzy. Zygmunt Kopacz, OpenNexus, Platforma Zakupowa.pl. Zapraszam Was do wysłuchania niniejszego tematu prezentacji Platformy, podczas której omówimy sobie takie procesy jak wystawienie postępowania na Platforma Zakupowa.pl. Omówimy sobie Kwestie komunikacji z naszymi wykonawcami. Omówimy sobie kwestie publikacji wszelakich informacji na stronie prowadzonego postępowania, publikację kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, rozszyfrowanie ofert, sprawdzenie podpisów kwalifikowanych, zweryfikowanie terminów, sprawdzenie dostępności cyfrowej prowadzonego przez nas postępowania, a właściwie dokumentacji załączonej do tego postępowania, i może jeszcze ciut więcej. Natomiast zajmie mi to 15 minut. Jeżeli od czas start 15 minut minie, no to możecie przestać oglądać niniejszy film. Mam nadzieję, że Challenge Accepted. Niniejszym, moi drodzy, czas start. Jesteśmy na platforma zakupowa.pl. Logujemy się do systemu. Każdy z was, każdy z naszych klientów, przyszłych klientów, dostaje swoje dane, na które to dane będziecie się. Logowali. Mamy przygotowaną dokumentację. Mamy przygotowaną dokumentację, która jest już opublikowana, oczywiście na zamówieniach. Co powinno być opublikowane na zamówieniach? Mamy SWZ, -y, szefostwo wszystko zaakceptowało w związku z czym to jest bardzo proszę nasza dokumentacja, którą będziemy na platformie umieszczać. Klikam. Postępowania. Kreator postępowań tryb podstawowy artykuł 275 dalej Kreator postępowania rodzaj postępowania roboty budowlane numer postępowania nazwa postępowania kod CPV którego nie musicie wybierać, ale zachęcam do tego, żebyście to robili. Możecie wpisywać w tej wyszukiwarce zarówno. mosty drogowe niech będą. Możecie w tej wyszukiwarce wpisywać zarówno kody, jak i nazwy. Bez problemu powinniście wyszukać. Tutaj mamy całą informację, w jaki sposób nasz wykonawca będzie działał. Plus dorzucam oczywiście pliki, które pliki no, te same pliki, które widzieliśmy tutaj. Przed chwileczką zrobimy to na zasadzie drag and drop. Możemy sobie przeciągnąć, możemy sobie wrzucić w bardziej standardowy sposób wszystkie te informacje. Automatycznie cała nasza dokumentacja trafia na platformę. To, co kiedyś wrzucaliście na BIP, w tej chwili wrzucacie tutaj. Kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, owszem, tak, chciałbym ją tutaj umieścić i ona wynosi. 10, raz 2, 3, raz 2, 3 PLN. Termin składania ofert. Wybieramy termin. Wybieramy godzinę. Robimy to oczywiście zbieżnie z naszym SWZ-em. Otwarcie 5 minut później starczy. Przechodzę do podsumowania. Mogę tutaj wybrać moich współprowadzących moich kolegów z działu, żeby również widzieli to postępowanie, żeby mogli odpowiadać na pytania. Ja nie będę tego robił, pracuję na jednoosobowym stanowisku, w związku z czym nie muszę tam nikogo zaznaczać. Oczywiście będzie szyfrowanie ofert wniosków. I to jest wszystko. Mogę kliknąć wystaw. Bardzo proszę, wystawiłem postępowanie. Wystawienie postępowania zakończyło się sukcesem. 15 dni do otwarcia ofert automatycznie ląduje w zakładce poinformowani. Jeżeli jesteście sprytni, leniwi, tak jak na przykład ja, to przygotujecie sobie grupę swoich dostawców i wybieram moich najlepszych wykonawców mostów: Franka, Zenka, Jarka, Chenia. Dodaję innych. Dodaję innych, którzy również są świetnymi wykonawcami, i ich informuję. W tym momencie możemy usiąść zadowoleni z tego, co udało nam się zrobić. Mamy poinformowanych naszych dostawców, czekamy na oferty. Gdybyśmy potrzebowali odpowiedzieć na pytania, opublikować jakiekolwiek informacje, to zawsze działamy w ramach tego naszego konkretnego postępowania. Mamy tutaj zakładkę wiadomości, gdzie w przypadku konieczności opublikowania jakiejkolwiek informacji, albo prywatnie piszemy do wykonawcy jeden do jednego, Albo komunikujemy się publicznie. Dodam taki komunikat, Szanowni Państwo, załączam aktualizację OPZ. Miejmy nadzieję, że ona nie wpływa jakoś znacząco. Możemy, bardzo proszę, wrzucić taką aktualizację. Jeśli mamy to. Wszyscy wykonawcy zostali poinformowani, wszyscy, którzy byli zaproszeni, wszyscy, którzy zadali pytania, wszyscy, którzy być może złożyli już oferty, wszyscy zostali poinformowani o tym, że puściliśmy taki oto komunikat publiczny. Szanowni Państwo, informujemy, że załącznik, mamy raport do całej tej komunikacji, w związku z czym w przypadku kontroli bez problemu możemy pokazać, zobaczcie. Oto jest raport. W takim postępowaniu, taki numer. Ja, Jerzy Pracowity, o tej godzinie wysłałem taką oto informację z takim oto plikiem, i poszło do takich oto wykonawców. W związku z czym bardzo przejrzysty sposób możemy. Prowadzić nasze postępowania. Edycja terminów, zmiana terminów, nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście zmiana ogłoszenia, oczywiście zmiana SWZ-u i oczywiście zmiana tych terminów na platformie. Jeżeli potrzebujemy przesunąć, bardzo proszę, przesuwamy o tydzień, potwierdź zmianę, mamy to załatwione. I to jest wszystko, co robicie w trakcie trwania postępowania. Wystawiłem to w 3 minuty, pokazałem Wam, w jaki sposób się komunikujemy z wykonawcami, w jaki sposób umieszczamy komunikaty publiczne i to na ten moment powinno być wystarczające. Czas trwa, czas trwa, yy, mija i dochodzimy do tego magicznego momentu, dochodzimy do momentu otwarcia ofert. Yy, jak to wygląda? No, wygląda to bardzo prosto. Wejdziemy sobie teraz w Twoje postępowania. Ja przygotowałem drugie takie postępowanie, identyczne jak to, na którym się znajdujemy, ale ono już się zakończyło. W związku z czym wejdziemy sobie w Twoje postępowania i tak jak macie zazwyczaj w swoich biurach szafy, w szafach macie segregatory. Wasze segregatory są poustawiane no, zazwyczaj pionowo, a czasami we wszystkich kierunkach, w zależności od tego, ile ich jest. U nas wszystkie segregatory są ułożone poziomo. Zobaczcie, to są nasze postępowania. tak? Każda z, każda z tych linii to jest nasz oddzielny segregator, a ja bym sobie życzył w tej chwili wyszukać postępowanie w temacie Kwaj, czyli nasza rzeczka, nad którą most budować będziemy. I już widzimy, że tak owszem, mamy postępowanie, zakończono przyjmowanie ofert, są dwie oferty, cudownie, więc przyspieszmy wirtualnie czas i zobaczmy, co będziemy musieli robić później. No, robić nie będziemy musieli zbyt wiele, widzimy, że są jakieś oferty wycofane. Widzimy, że mam zatwierdzone ważne dwie oferty od pani Anny, od pani Kingi, wszystkie te oferty są zaszyfrowane do czasu zakończenia przyjmowania ofert nawet bym nie widział tego, że to jest Anna, że to jest Kinga. Natomiast nie mam żadnego dostępu do treści tych ofert. Nie wiem kompletnie co tam się dzieje w środku. I mam natomiast przycisk odszyfruj oferty. Tego przycisku nie było. Tego przycisku nie było dzisiaj do zakończenia czy, czy właściwie do terminu otwarcia, który wypadł 5 minut po zakończeniu. Tego przycisku tutaj nie było, nie było możliwości fizycznej odszyfrowania tychże ofert. W związku z czym no jest jeszcze jedna czynność, którą powinienem zrobić. Jest jeszcze jedna czynność, którą powinienem zrobić, i pamiętacie, jak na etapie wystawiania tego postępowania wpisałem kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Wpisałem ją. Tam. To zobaczmy sobie w podglądzie, jak to wygląda jak wygląda moje postępowanie, czy może, w komunikatach publicznych, które się pojawiły, czy może jest tutaj informacja o tym, jaką kwotę przeznaczyłem na sfinansowanie zamówienia? No, właśnie taką przeznaczyłem, właśnie taka kwota mi się z automatu pojawiła. W związku z czym macie znowu czynność mniej do tego, żeby takie postępowanie w sposób zgodny z prawem przeprowadzić. Artykuł 222.4 nas obliguje do tego, żebyśmy Tą kwotę publikowali. Zatem, Szanowni Państwo, witam Was serdecznie na niepublicznej sesji otwarcia ofert. Przewodniczący Komisji Zygmunt Kopacz oraz we wszyscy oglądający niniejszy film przystępujemy do sesji otwarcia. Kwota, jaką zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostanie tu podana, bo nie ma jej komu podawać. Wykonawców nie ma na sali. Po drugie, została opublikowana, co przed chwileczką widzieliśmy w zakładce Podgląd. Zadziało się to automatycznie. Jak widzimy, są złożone dwie oferty. Przystępujemy do odszyfrowania ofert-klik. Oferty zostały odszyfrowane. Możemy pobrać jawną część oferty. Pobieramy jawną część oferty z firmy M4M. Mamy załadowanego jednego, jeden plik PDF, Doc Myślnik SIG. Otwieramy ofertę i odczytujemy, że. Odczytujemy, że. 12 milionów netto, 14 brutto podpisała Anna. Wspaniale, dziękuję. Oferta numer 2. Pobieramy. pazmę Kinga Ludwikowska. Otwieramy. Znowu jeden plik. Znowu zakładam podpisane podpisem. Zaraz zobaczymy, jakim. Podpisana podpisem zaufanym. 25 milionów brutto. Dziękuję serdecznie komisji za udział w publicznym otwarciu. Publiczne otwarcie mamy odhaczone. Wystawiliśmy postępowanie. Skomunikowaliśmy się z naszymi wykonawcami. Zmieniliśmy terminy w tymże postępowaniu. Dokonaliśmy publicznego Otwarcia w tymże postępowaniu. No to cóż, to zweryfikujmy, może podpisy w takim razie. Zobaczcie, weryfikacja podpisu, a właściwie nie weryfikacja, tylko walidacja podpisu czyli mechanizm, w którym nie wy jesteście stroną ufającą, nie wy ufacie, że szafir, że. Inne rozwiązanie stacjonarne czy online, z którego możecie korzystać na co dzień, w odpowiedni sposób zweryfikuje te podpisy. To nie wy musicie ufać. Macie tu do czynienia z kwalifikowanym walidatorem podpisów kwalifikowanych, w związku z czym w tym wypadku to ASECO Data Systems, który jest dostawcą tego oprogramowania, ponosi pełną odpowiedzialność za wynik tejże walidacji. Zresztą waga dowodowa tego narzędzia zweryfikuj. Przeciągnąłem pierwszy lepszy z brzegu podpisany plik. Zresztą waga dowodowa tego narzędzia jest wielokrotnie wyższa niż wszystkie wasze stacjonarne weryfikatory. Jeżeli krajowa Izba yy, wszelaka, tudzież inna kontrola, tudzież sąd będzie miała na szali weryfikację w tym w czym pracujecie do tej pory versus w Web Notariusie. To weźmie pod uwagę to co jest w Web Notariusie. A w Web Notariusie wychodzi nam wynik weryfikacji pozytywny, podpisał Zygmunt Bolesław Kopacz. Mogę pobrać poświadczenie z takiegoż dokumentu, mogę podejrzeć to poświadczenie kilkustronicowe, podpisane przez Aseco również, także nie drukujemy tego dokumentu. Ten dokument również przytrzymujemy w formie elektronicznej, skwalifikowanej walidacji podpisu. Diametralna różnica w stosunku do tego, na czym większość z Was do tej pory pracuje. Co jeszcze warto, co jeszcze warto zrobić? No jeżeli mamy ściągnięty ten raport, warto dorzucić go do notatek w postępowaniu. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli dodamy te raporty tutaj do tych notatek, Wtedy i nie tylko te raporty, wtedy mamy możliwość wrzucenia w jedno miejsce wszelakich plików, które powinny się tam znajdować. W związku z czym ja sobie wejdę w moje pobrane, wrzucam moje poświadczenie weryfikacji. OK, zapisz notatkę. Mamy to. Mamy to, mamy zapisaną weryfikację i ten pliczek, który powinien się Tutaj w tym momencie znaleźć. Co jeszcze z rzeczy istotnych? Kwestia archiwizacji. Ja wiem, że macie dyski współdzielone, ja wiem, że trzymacie na pulpitecie swoim, ja wiem, ale z archiwizacją nie ma to nic wspólnego. Natomiast tam musi być spełniony szereg wymagań a propos dostępu do tych plików, a propos nienaruszalności tych plików, które otrzymujecie od wykonawców, w związku z czym na platformie zakupowej macie zakładkę archiwum. W zakładce archiwum mamy oczywiście podzieloną ją na sekcje, na te załączniki, które zostały przez Was umieszczone, które możecie zdejmować ze strony internetowej, ale ich w żaden sposób nie naruszycie, nie usuniecie. One tu po prostu są. To jest nasze archiwum, to ma być. Tak to puściliśmy, tak to opublikowaliśmy. Takie pliki trafiły do wykonawców, w związku z czym my je tutaj w stanie nienaruszalnym. Trzymamy niezależnie od tego, czy je pokazujemy, czy nie pokazujemy na stronie po zakończonym postępowaniu. Notatki z postępowania, jasne oczywiście, nasze poświadczenie, które tutaj wrzuciliśmy, znajduje się w przypadku kontroli. Ściągamy sobie poświadczenie. Bardzo proszę, panie kontrolerze, sprawdziliśmy. Oferty wykonawców, również podzielone nie, na poszczególnych wykonawców. Widzimy, którzy wykonawcy, jakie pliki nam przesłali. Widzimy raporty z tych ofert. W tych raportach widzimy sumy kontrolne tych plików, więc w przypadku sporu nie musicie tego nawet sprawdzać. Jeżeli wykonawca się z Wami przepycha, że on podpisał, a Wy mówicie nie, nie podpisał, to Wy mówicie halo, niech Pan sprawdzi sumę kontrolną pliku, o, której, o, o którym Pan mówi. Tak? Bo my w raporcie mamy taką sumę kontrolną i ten plik jest niepodpisany. Bardzo często, za często, naprawdę za często powtarzająca się sytuacja, kiedy wykonawca nam przesyła nie tą paczkę plików. Dobrze, to jest, to jest nasza archiwizacja. Do Waszej dyspozycji jeszcze również oczywiście asystentos. Asystent to jest piękne narzędzie, które pomoże Wam w obliczaniu terminów z jednej strony wszelakich terminów i nie tylko terminów, bo zobaczcie, termin składania, termin związania, terminy na odwołanie, pytania do postępowania, kiedy można zadawać odpowiedzi, kiedy należy udzielać wysokość wpisu do odwołania, wysokość wadium, możecie to wszystko sobie tutaj przyklikać, przekalkulować i bardzo fajne narzędzie pod tytułem szablony do pism wszelakich, które są zbudowane właśnie z dostępnością cyfrową. Z dostępnością cyfrową, w której Ogromnie brakuje, przepisy, której funkcjonują od dwóch lat, a której prawie no, niewielu zamawiających faktycznie stosuje. Macie deklarację dostępności u siebie na stronie. Cudownie, macie. Ale czy ta deklaracja jest prawdziwa? Czy to, co Wy publikujecie, faktycznie jest dostępne cyfrowo? Odpowiedzcie sobie na kilka pytań: czy wrzucam skany? Czy korzystam z ściąki Times New Roman, czy korzystam z ściąki jedenastki albo niżej? Czy justuję tekst? Czy wrzuciłem logo do naszego pisma? Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań jest tak, to znaczy, że nie jesteście dostępni cyfrowo. Albo musicie spełnić jeszcze ileś tam wymagań, żeby faktycznie być. W związku z czym wyjaśnienie i zmiana SWZ krajowe, bardzo proszę pobierz szablon i ściągamy sobie dokument, który dostępny cyfrowo jest. I wygląda faktycznie super ekstra. Prosto, przejrzyście i tak jak wyglądać, i tak jak wyglądać powinien. Zostaje wam nic innego, jak tylko i wyłącznie wypełnić. Taki dokument, i już w tym momencie jesteśmy w domu. Na koniec. Każdy z naszych klientów dostaje swój profil nabywcy. To jest profil naszego miasta, który mamy, które mamy przyjemność obsługiwać. Znajdują się tutaj postępowania w bardzo przejrzystym podziale na to, co mamy do terminu składania ofert, tam gdzie wykonawca wciąż nadal oferty składać. Może, po terminie składania ofert, tam gdzie już ofert składać nie może, chociaż one oczywiście jeszcze te postępowania się toczą, możemy linkować w naszych SWZ-ach, zarówno do samej tej strony. Wiem, że tutaj były ostatnio wielkie reperkusje i dyskusje odnośnie tego, w jaki sposób to robić. Można tak, można linkować bezpośrednio do takiego postępowania. Jak w nie wejdziemy, to nam się pokaże dokładnie link. Co jeszcze? W dokumentach e, rejestr wydatków, rejestr umów, lista tychże umów e, na różne sposoby konfigurowalna, także rejestr wydatków również do Waszej dyspozycji. Z rzeczy istotnych chciałem jeszcze o, omówić to, co się dzieje za i na platformie już skończymy, bo wszystko chyba w tym zakresie w tym momencie już wiecie. Natomiast e, chciałem się skoncentrować na tym, co się dzieje za tymi dwoma ścianami. Za moją ścianą prawą, nie wiem jak się u Was wyświetli na filmie, Centrum Wsparcia Klienta, czyli te osoby, które pomogą i Wam, i Waszym dostawcom technicznie w opanowaniu kwestii związanych z platformą. Naprawdę filozofii nie ma i niestety, niestety większość tych telefonów to jest kwestia podpisów kwalifikowanych jak podpisać, jak zweryfikować. W tym też pomagamy. Zresztą mój konik osobisty, w związku z czym staram się to prowadzić. Czy warsztaty z tego tematu, czy szkolenia też do waszej dyspozycji. A tych szkoleń jest dużo. Na samej platformie znajdziecie również przetargos.pl. Przetargos, czyli nasza baza wiedzy, która ma dwie płaszczyzny. Płaszczyznę bezpłatną, masa szkoleń do waszej dyspozycji, wszystkie szkolenia z platformy do waszej dyspozycji i inne materiały również oraz wersję premium. Gdzie naprawdę wedle, kraj, wedle europejskich ram kompetencji pokazujemy najlepsze, co mamy. Pokazujemy najlepszych prelegentów krajów w zakresie zamówień publicznych, najlepszych specjalistów, którzy są do Waszej dyspozycji. A propos ścian i specjalistów, to po mojej lewej stronie kolejne pomieszczenie, gdzie również mamy przyjemność zatrudniania osób z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Które też są do Waszej dyspozycji. Jeżeli będziemy mogli wam pomóc telefonem w jakiejkolwiek sprawie merytorycznej, to również pozostajemy do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie, jako nasi klienci macie zawsze 3, 3 miesięczny okres gwarancji satysfakcji. Jeżeli platforma wam nie odpowiada, jeżeli stwierdzicie, to nie tak, kopacz za dużo nagadał, za fajnie pokazał. W praktyce wychodzi inaczej. Okej, okay, w porządku. No hard feelings. Dostajecie zwrot wszelkich poniesionych kosztów związanych z uruchomieniem platformy. Nasza strata, jeżeli nie potrafiliśmy zadbać o Was tak jak należy. Trzymajcie się dzielnie, elektronizujcie śmiało, podejmujcie dobre wybory w temacie wyboru platformy zakupowej. I też Wam opowiemy, a właściwie na przetargosie film jest, w jaki sposób zarchiwizować to, co zrobiliście do tej pory, też potrafimy to zrobić. Trzymajcie się dzielnie i do zobaczenia. Zygmunt Kopacz, wytargowa.pl.